Witam Was serdecznie na kanale Jędrzejowskie Wędkowanie. Dzisiaj jestem z moimi chłopakami na Hańczy, na zbiorniku Hańcza w Świętokrzyskim. I jak co roku próbujemy złapać jakiegoś okonika. Dzisiaj wypad troszeczkę nietypowy. Będę ich uczył wędkowania, to znaczy spinningowania dokładnie. Dwoma metodami. Jeden to jest zwykły, typowy spinning, a drugi to jest boczny trok. Zobaczymy, jak im pójdzie. Także oglądajcie filmik i zapraszam Was na do oglądania. Moi drodzy widzowie, Patryczek w pierwszym rzucie złowił okonika, takiego jak właśnie widzicie, na boczny trok. Piękna, fajna rybka. Teraz ją odepniemy i taka gumeczka się sprawdziła. Niewielki okonik, ale cieszy, bo to jest jego pierwsza rybka. Patryczek kolejną rybkę. Proszę, oto rybka. Mamy szczęśliwego wędkarza. Wyjmuj. O, proszę. Mamy rybę. O, konika. Ale ten już jest większy. Większy. Wziął, moi drodzy, okonik. Ładnie się zakuł. Większy. Na białą gumeczkę. I Szymonkowi też na białą gumkę założyć. Może na białą gumkę weźmie. Zobaczcie sobie. Taka fajna mała rybka. I gratulacje, synu. Rzucaj. No widzisz, super. To duży okonik. Szymonek złowił pierwszego okonia dzisiaj na gumeczkę, bardzo fajną. Wybrał sobie kolorek, piękna gumeczka z brokacikiem. Super, super rybka. No, 17 cm widzisz. Gratuluję, synuś. Rybka do wody. Gratuluję, mój syn. O, szybko poleciała. No, ale ci wziął fajnie. Ciemny, niebieski brokacik. Ale tam masz złoty brokat. No. Znaczy, że okonie tutaj są, moi drodzy. Zmieniaj gumeczkę. I pójdziesz sobie tam troszeczkę dalej, za Szymona. No jak? Białą? Nie białą. Brokatem. Niebieską z brokatem. Podaj, go ci pokażę. No weź te pudełko tutaj. Bardzo ładnie, tutaj ona ci blisko wzięła. No ona blisko. Ona musiała za gumkę chyba iść. Daj. A udało się złowić pierwszego okonia. No dwa, Patryk ma dwa okonie, ty masz jednego. Ale... Pięknie. Gratuluję Wam, chłopaki. Co?
Ma, Patryczek ma rybkę. Pokaż. Mało. Ale jest. Ale widzisz, ta gumka się sprawdziła, bo ty już zapalisz drugą na tą gumkę. No. Pokaż tą rybeczkę. No fajny, znaczy małe te okoniki, no ale to chodzi o to, żeby się nauczyć na razie. Ale jak łyknął całą, całą rybę. Nie przybrzegł. Ej, to nowy typów. Ej, ale... Jezu, jak ja to wyciągnę teraz. Muszę szczypce użyć. Chłopaki. Nie no, to ta gumka jest rewelacja. Gumeczki z brokatu. Ale to nie taki brokat, bo akurat musi się... Ja cię rozumiem, okoniku, ale ja też muszę wyjąć. O, wyjąłem szczypcykami. Tacy, moi drodzy, rybka. O, jeszcze szczypce mam w ręku. Mi się wytnie. O. Taka rybeczka, moi drodzy. Taka fajna rybeczka. I do wody. No. Ej, tu jest. Może to złapał. Teraz popłynie, bo on trochę, wiesz, łyk bardzo głęboko Patrykowi złapał. Dobra, tu jest. Poczekaj chwilę, Szymon. To mnie przyszedł. To trzeba poprawić, to trzeba poprawić, żeby paczek zszedł. To ładnie się zapił, myślałem, że... No, ładnie ci zagryzł. Czyli dobrze, to już skróciłem. Bo ten zestaw jest troszeczkę już inny. Masz. Leci, leci. Tam jest głęboko, bo to musisz, że ci w koryto trafiłem. Nie, nie masz. O, teraz. Masz. Szymon ma. Ma Szymon. Czekaj się, powolutku Szymonko, powolutku. Jaki duży! Jaki duży! Największy! Zobaczcie sobie, jaki Szymon złapał dużego konia. Jego życiówka. Pięknie się ukuł, ale ci pobijał wcześniej. Zobaczcie sobie, to jest Szymonka. Piękny, stań sobie tutaj. Szymonka, piękny okonik. Gratuluję, syneczku. Bijałeś, super, widzisz? Trafiłeś z gumką. Ile on ma? Moja dłoń ma 17 cm. No to 17 cm ma. Akurat. Będzie się. No, fajnie się nastroszył. Zobaczcie sobie zbiśćka. Piękna, ładna rybka. I do wody. Trafiliśmy w okonie, stado okoni. Patryk coś ma chyba? No nie. Idealnie trafiliśmy. O. Źle, że zarzucił. Coś mi się przykleiło. Idealnie w gumkę i stado. Trafiliśmy. No, ale ten już większy ci uderzył. Ale dobrą gumkę wygrałem. No. A to już piątą testujemy, nie? Tak. Tak. Nagrywa się cały czas. Klasy. Może. Na razie ty... liścia. Zaczek. Nie, jest. Jest? No, nie, no faktycznie ty masz rybę. Masz rybę. Masz rybę. Jestem w szoku.
Moi drodzy, kończymy na dzisiaj wędkowanie. Chłopaków nauczyłem spinningowania tymi dwiema metodami. Połowili fajnych okoników, co prawda małe, bo małe, ale cieszą. Spędzili miło czas. Te metody im się spodobały. I będą częściej też, podejrzewam, ze mną jeździć na rybki. Gdzie kolejny wypad, nie powiem, bo nie wiem jeszcze. Zobaczymy, czy dopisze nam pogoda, tak jak dzisiaj nam dopisała. Było fajnie cieplutko, jak widzicie, jestem cienko właściwie ubrany. Także naprawdę miło spędzone dzisiejsze popołudnie. Także dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmy. Pozdrawiam, cześć.